corner, wearing the blue trunks. W niebieskich spodenkach. Manuel Vargas. Zwycięskich walk, 3 przegrane, 1 remis, 11 wygranych przez knockout. 11 of those wins coming by way of knockout. Con un récord profesional de 26 victorias, 3 perdidas y un empate. 11 victorias. Na zawodowych rynkach od marca 2000 roku zaczął od przegranej z Ochoą. Potem w trzeciej rundzie znów porażka i potem seria aż 23 zwycięstw niepokonanej przez 7 lat. Od 2001 do 2008 roku, kiedy przegrał niejednogłośnie z Whitefeldem, a to jest jego rywal, Donnie Nietes. Mistrz świata. Zdobył tytuł we wrześniu 2007 roku, wygrywając na punkty stajem po Pramukiem. Jego bilans 21 zwycięstw, 1 remis, 3 porażki według organizatorów, 4 to tutaj są sprzeczne dane, 13 wygranych przez knockout. Rządzący, broniący tytułu, Donnie Nietes. Nie obawiał się przyjechać do Meksyku, do jaskini lwa i walczyć z Vargasem. Musi czuć się pewny. Dostaliście już instrukcję w szatni? Bardzo ciekawy, proszę Państwa, pojedynek. Widzimy Vargasa. Krótka modlitwa w narożniku. To jest natomiast panujący czempion Donnie Nietes. Vargas, pretendent numer 1 i mistrz interim w czarnych spodenkach. Donnie Nietes, Filipińczyk, w tych spodenkach niebiesko-zielonych z lampasami białymi i zielonymi. To jest Manuel Vargas, Meksykanin. Przypominam, stawką pojedynku pas czempiona WBO w mini muszy. Lewym prostym zaczyna Nietes, ale to na razie rozeznanie. Świetna bardzo zrona. Mocny jest, mocny nie bije. Przypominam, we wszystkich walkach o Mistrzostwo Świata miał rywali na deskach. Vargas czeka na atak przeciwnika. O właśnie, i prawy sierpowy, nie udało się podstawić lewej rękawicy. Ostrożny jest Vargas, ale była tam luka. O właśnie, o te prawy sierpowy to chyba te ciosy, które rzucają przeciwników na matę. Balansuje tu mnie też, lewy prosty z doskoku. I znowu lewy sierpowy i błyskawiczny prawy. Vargas wie o tym, że ta prawa ręka jest bardzo niebezpieczna. O właśnie, podskoku prawy i znowu atak. Ależ dynamika jest w tych ciosach, w tych wejściach Nietesa. Z pełnym skrętem zadaje te sierpowe. I znów atak Nietesa. Trafił potężnie prawym, poprawka prawy podbródkowy.
No, widać, że już narzucił swoje rządy, narzucił swój styl. To jest bokser techniczny Nietes, ale jak trzeba, potrafi wdać się w bójkę, jak trzeba, jest technikiem, jak trzeba, pirotechnikiem. Na razie prowadzi w tej pierwszej rundzie, ale to nie będzie tak łatwe zadanie wygrać z Vargasem. No, ostrożnie walczy Vargas, wysoko uniesione rękawice, większość tych prawych, sierpowych właśnie ląduje na lewej rękawicy. Dynamiczny atak, prawy z krokiem w przód i lewy sierpowy. Ostatnie Vargas będzie, szukał też możliwości, żeby trafić lewym sierpowym z takim skrętem, jak widzieliśmy to przed chwilą. Pierwsza runda dla Nietesa. Edito Villamori jest jego pierwszym trenerem. Nietes urodził się w Murcji, w prowincji Negros Oriental. Według Manisan Magazine to najlepsze miejsce do życia na Filipinach, a może na świecie. Zabezpieczenie. I narożnik, tak. Vargasa. Vargas ma zabezpieczenie takim kremem, który umożliwia ześlizgnięcie się rękawicy. W czarnych spodenkach mistrz świata WBO w wadze supermuszej Filipińczyk Donnie Nietes i jego rywal w niebiesko-zielono-białych spodenkach Manuel Vargas, Meksykanin. Vargas 28 lat, Nietes o 2 lata młodszy, dwóch świetnych bokserów. Przypominam, dla Nietesa to trzecia obrona tytułu mistrza świata. Pierwszej pokonał przez nokaut w drugiej rundzie Diego Castro, to było w sierpniu ubiegłego roku. W drugiej pokonał na punkty Erika Ramireza, w lutym 2009 roku, ale miał Ramireza 4 razy na deskach. Umiejętne obrony Vargasa i często odpowiada lewym w tułów, chcąc tym samym wyeliminować ten mocny prawy. No to był rykoszet, lewy łokieć i po tym łokciu ten czas się odszedł znowu lewym w tułów, próbuje Vargas. Świetne uniki Vargasa. Wódkowi jednak dochodzi. Ale nie rezygnuje Vargas. Nie wystraszył się tych mocnych prawych sierpowych Nietesa. No i wojna. Do kogo? Przypomina się w kodeks Hammurabiego. Tutaj jest oko za oko, ząb za ząb, cios za cios. Ale przyjął Vargas, wyzwanie Vargas. I sprytnie zatrzymuje prawą rękę, zadając ciosy lewą właśnie w prawy bok. I Nietes już troszeczkę ograniczył te ciosy sierpowe, prawe sierpowe. Teraz ponownie atak prawym sierpowym. No i zaraz powinien Vargas po tych obronach zadać lewy w tułów. O, właśnie próbował. Nie udało się, odskoczył Nietes. Proszę. Wyczuwa, że już ten jeden lewy doszedł i odczuł to Nietes. No i to jest ta meksykańska szkoła. Ciosy w tułów. Właśnie te lewe pod prawy łokieć. No, w tej rundzie agresorem jest Vargas i on osiąga przewagę. Już teraz widzieliśmy, jak bardzo odczuł ten lewy
prawy łokieć Nietes. Blokuje prawą stronę. I będziemy prawdopodobnie świadkami w dalszym ciągu tych ciosów. Lewą ręką pod prawy łokieć. Prawy bok. Narożnik meksykański. Podwórkowy. I za chwilę zobaczymy ten niebezpieczny lewy. Prawy w tułów. Prawy sierpowy. No, Nietes będzie próbował tym prawym sierpowym trafić. Trzecia runda pojedynku o Mistrzostwo Świata WBO w mini muszej, zwanej też słomkową. Limit wagowy 47,6 kg. Na razie początek walki. W poprzednim starciu bardzo energicznie zaatakował Vargas, no ale jestem bardzo ciekawy, jak to będzie w kolejnych rundach, bo Vargas dużo rzuca wagi. Walczył w kategorii muszej 50,8 kg, a rzuca o dwie wagi niższej do słomkowej 47,6 kg. 3 kg, ponad 3 kg różnicy w tych najlżejszych kategoriach to bardzo dużo. Może mieć kłopoty z kondycją. Ale konsekwentnie osłabia Nietesa tymi lewymi w tułów. Umiejętnie obrony, no ale jednak nie wszystkie ciosy lądują na rękawicy. Nietes trafił teraz lewym sierpowym. Myślę, że jednak bardziej niebezpiecznym ciosem jest prawy sierpowy Nietesa. Próbuje również osłabić Vargasa lewym w tyłów. Ach, to był prawy sierpowy Vargasa z pełnym skrętem. Od razu ożywienie na trybunach, gdy Vargas jest w natarciu. Doping dla niego. Bardzo twarda walka, zacięta. Świetny poziom. Widzimy tutaj naprawdę dużo bokserskiego kunsztu. Ataków, zasłon, bloków, uników. Uniki rotacyjne takie pod tymi sierpowymi. Mam wysoko lewa ręka Vargasa. On się spodziewa tego prawego sierpowego. Trzeba wymopować. Jest wilgoć na ringu. No to jest chyba farba, która nie jest dostatecznie chropowata. To się zdarza. Widziałem już kilka walk, że bokserzy ślizgali się na tych reklamowych napisach umieszczonych na macie ringu. No i wymiana ciosów z obu stron. Teraz Nietes próbował atakować, ale już Vargas przejmuje inicjatywę. Narożnik. Czy zaatakuje Vargas? Sygnał na zakończenie rundy i szybki atak Vargasa. Prawy sierpowy, lewy w tułów. Dobrze się broni Nietes. Wiele tych ciosów przyjął na blok. Zamortyzował. No ale kto wie, czy sędziowie nie dali tego starcia właśnie Vargasowi. Kilka mocnych trafił w tułów. Vargas będzie starał się tym lewym, bo on już wyczuł, że ten lewy jest dokuczliwym ciosem dla Nietesa. 5 z ostatnich 10 walk wygrał przez knockout Nietes. I tak jak już wspominałem, we wszystkich pojedynkach o Mistrzostwo Świata miał rywali na deskach. No na pewno, gdyby ten sierpowy doszedł, to Vargas prawdopodobnie nie ustałby po tym ciosie.
prawy podmiotkowy. No widać, że znają walkę w półdystansie i chętnie przyjmują wymianę, tak Vargas, jak i Nietes. No i Nietes rozpoczął teraz dobrą drogę ataku, ale... W poprzednich rundach agresorem był Vargas. Teraz zaczął Nietes, ale... No chyba się przestawia na boksowanie z kontry. Próba zaskoczenia prawym cierpowym. Vargas tak chciał do skoku, ale nie skrócił na tle dystansu, żeby ten prawy doszedł. I potężne cierpowe z obu stron. Nietes widzi, że Vargas jest przygotowany na ten prawy. Cały czas lewa ręka jest blisko lewego oka. Prawdopodobnie przestawi się na lewe sierpowe, tak? I prawy podrzutkowy, bo na prawy sierpowy nie ma miejsca. Ależ bombardowanie w półdystansie. No i potężny prawy sierpowy wstrząsnął Vargasem, ale nie zatrzymał go w ataku. Nadal Meksykanin do przodu. Chociaż dostał tyle mocnych kontr. Nadal atakuje. I tu już widzieliśmy, jak blisko była prawa ręka prawego boku. Odczuł te ciosy Vargasa, Nietes. Znowu pojęć prawy sierpowy Vargasa i lewy w tył. Ale nawet podwójny lewy, lewy w tył i od razu lewy w szczękę. No proszę, jak blisko blokuje łokciem prawy bok Nietes. Podziwiamy umiejętności obronne Nietesa. Naprawdę wspaniale zbija te uderzenia Vargasa. Przyjmuje je na łokcie, na rękawice. Tak się ustawia, że niektóre lądują w bark. Teraz Nietes zadał potężny prawy sierpowy, ugięły się nogi Vargasa, no. Brakło tej lewej, nie było lewej rękawicy przy lewym oku i prawy sierpowy doszedł. Super ciekawa walka. Bardzo zażarta. Częściej w ataku agresywniejszy jest Vargas, ale... Chyba więcej czystych takich ciosów widocznie zadaje Nietes. Widoczniejsze, tak, widoczne są te ciosy Nietesa i robią wrażenie. Widać było, jak ugięły się nogi Vargasa po tym mocnym prawym sierpowym. Nie może zapominać o tej zasłonie lewą ręką. Rzadko ogląda się takie bombardowanie w takich lekkich kategoriach. I powtórka. To są te mocne ciosy Nietesa. Oha, to brak, był to właśnie tak, ten nie było mocny, zasłony. Bardzo prawy. A tutaj widzimy, że Nietes pamięta. Lewa rękawica jest przy szczęce i dzięki temu zamortyzował ten prawy sierpowy Vargasa. Ostrożniejszy w obronie jest Nietes. Rozpoczyna się bombardowanie, szuka okazji Vargas. Proszę, jak wysoka jest lewa ręka, jak tylko spróbuje atak Nietes, natychmiast Vargas podnosi lewą rękę do góry, spodziewając się, że tam właśnie będzie celował Nietes. Ach,
atakowe Vargasa, ten lewy szczególnie. Zdecydowanie teraz przeważa Vargas. Próba klinczu. Nietes chciał chwilkę odpocząć, zatrzymać ten atak Vargasa. Mocniej bije Nietes. Potężne prawo sierpowe się wyprowadza. Jeżeli tylko tej lewej ręki nie będzie, o tak jak w tej chwili, to jeżeli trafi tym prawym sierpowym, to Vargas może wylądować na macie. Nie ulega wątpliwości. W statystyce wyprowadzonych ciosów lepszy jest Vargas. W statystyce ciosów, które dochodzą do celu, są mocniejsze, widoczne. Lepszy Nietes. Nietes bardziej przezorny w obronie. Cały czas jednak pamięta o tym, żeby trzymać wysoko gardę. No i umiejętnie broni tego prawego boku. Tych kilka lewych wtułów doszło i chroni ten prawy bok. Nietes, ale teraz lewy sierpowy Vargasa jeszcze raz. Zdecydowany atak Vargasa. Czy złamie Nietesa, czy te obrony będą ciągle skuteczne? Nietes teraz w obrocie. Umiejętne wyłapanie dwóch sierpowych na rękawice. I obawia się tego lewego w tyłów. Proszę, jak blisko trzymał prawy łokieć. No, musiał odczuć ten cios. Chyba runda dla Vargasa. Jeżeli będzie Vargas starał się trafić tym lewym, na pewno sekundanci też zauważyli tą obronę Nietesa, że obawia się tego ciosu. Proszę, tu była okazja, bardzo daleko odchylony łokieć od tułowia, ale po chwili już bardzo blisko. Już się spodziewał, że może tam pójść ten lewy w tułów. Walka o Mistrzostwo Świata. WWOF Minimuszej. Widzimy pojedynek panującego Mistrza Świata z Mistrzem Świata Interim. Po tej walce już nie będzie żadnych wątpliwości, kto jest czempionem WBO. Na razie zbliżamy się do półmetka. Trudno wskazać, by było zwycięzcę. A jeszcze przed nami 7 rund. To początek rundy korzystny dla Nietesa. To prawie sierpowy z wielką przyjemnością ogląda się tak prawidłowo wyprowadzany cios, jak widzieliśmy to w wykonaniu. Tutaj jeszcze jedna próba, prawie na prawy, ale na szczęście dla obu zawodników nie doszedł żaden z tych ciosów. No, bardzo skuteczna obrona Nietesa, obrona atakiem. Wyklinić, tak, no więc już takie odruchy świadczą o tym, że zawodnik odczuł te ciosy, no potężne ciosy w tyłów. No, jeśli tak dalej pójdzie, to będzie miał kłopoty Nietes. Vargas konsekwentnie atakuje tyłów. Musi uważać na ten prawy sierpowy Vargas, o właśnie, tak jak
tej chwili wysoko rękawice. Troszkę za nisko. Ale ciągle mi się wydaje, że te czasy w tułów, które sędzia zauważa jako nieprawidłowe, są to rikoszety po obronach Nietesa i cios, który dochodzi do łokcia, ląduje troszkę poniżej tego łokcia. O właśnie, znowu umiejętnie trzyma prawą rękę Nietes blisko tułowia. Ani sekundy oddechu nie daje Nietesowi Vargas. Cały czas w natarciu, cały czas atak, i góra, i dół. No to jest jego runda. Zaczął przeważać, zaczął kruszyć tą aktywną, wydawałoby się, obronę Nietesa. Nietes skoncentrował się na obronie, trochę zapomina o tym, że trzeba zadawać ciosy. No ja myślę, że te ataki w tułów i ten unik troszkę za niski, to też jest spowodowany tym, że odczuwa te ciosy Nietesa. Vargas konsekwentnie przez całą rundę próbował te ciosy w tułów zadawać. Runda dla Vargasa. Za nami pół metek pojedynku w Palenque w Meksyku. A tutaj widzimy już bohaterów kolejnej walki. To będzie pojedynek Montiel Valdez. Montiel gotowy do walki. Ciężko oddychał. No tak, mocne są te ciosy w tułów. Tak. Ten był poniżej pasa, biodra, ale pierwszy był bardzo mocny i celny. Za nami pół metek walki o Mistrzostwo Świata WBO w Minimuszej. Na razie trudno by było wskazać zwycięzcę. To nim będzie, czy panujący mistrz świata w czarnych spodenkach Donnie Nietes, czy mistrz interim Manuel Vargas. Vargas na fali. W poprzedniej rundzie postawił na frontalnie atak i zepchnął Nietesa do obrony. Ale proszę, kapitalna kontra Nietesa. Prawy sierpowy doszedł do szczęki Vargasa i zwietrzył swoją szansę. Nietes atakuje, ale od razu jest odpowiedź Vargasa. No tak, żeby wyeliminować ten prawy sierpowy, to będzie zadawał ten lewy w tułów. Tak, przełamał już ten atak Nietesa Vargas. Wysoko lewa ręka, tak, on się spodziewa tego prawego sierpowego. I lewy w tułów, lewy sierpowy, no świetnie, teraz troszkę też za nisko ten lewy. No tutaj Nietes zaczął się rewanżować takim lewym w tułów. I teraz w ataku zdecydowany Vargas. Prawy, prosty, skrócił dystans i lewy w tułów. Myślałem, że ten narożnik wykorzysta i zada troszkę więcej ciosów, zatrzyma Nietesa w tym narożniku, ale jeszcze widocznie obawia się tego prawego sierpowego. Cały czas ta lewa ręka przy lewym oku. Wojna na wyniszczenie w pół dystansie i w zwarciu. Właściwie nie ma pojedynku na dystans. Obaj skracają dystans i toczą wojnę w pół dystansie i w zwarciu. I potężne czasy w tułów, już coraz niżej pochyla się Nietes. Odkleił się plaster. O proszę,
blisko trzyma łokcie Nietes, głębokie uniki. Stara się przetrzymać ten atak, żeby czasami w tułów Vargasa. Proszę, już teraz widoczne jest, jak stara się klinczować Nietes, ale jednak ten prawy sierpowy jest ciągle niebezpieczny. Sędzia ringowy przypomniał narożnikowi Nietesa, żeby poprawili plastry. Tak, tam się odkleił. Trzeba zrobić nowe plastrowanie. No, jakby szala zwycięstwa powoli przechyla się na stronę Vargasa, którego widzimy, ale przypominam, to jeszcze wszystko może się zdarzyć. Tutaj jak bardzo niskie uniki są już. Tak. Nie, też stara się unikać tych ciosów tu. Za nami półmetek tej walki. Cały czas toczonej w półdystansie i zwarciu. Czy wytrzyma Vargas kondycyjnie ten pojedynek? Wspominałem, ponad 3 kg zrzuca. Bardzo dużo jak na najlżejszą z wag. Limit tej kategorii 47,6 kg. I teraz próby odrobienia strat. Chciał Vargasa nie też zaskoczyć tym prawym, ale o, proszę, znowu widzi, że ta lewa ręka była troszkę nisko. Nie powinien Vargas lekceważyć tego prawego cierpowego. Tak jak teraz, zawsze wysoko lewa ręka, żeby ten prawy sierpowy lądował na lewej rękawicy. Teraz zdecydowana, tak i znowu potężny lewy pod prawy łokieć, no. Czy wytrzyma te ciosy w tułów? Nie też, ale Vargas jest konsekwentny. Narożnik i atak. Proszę, prawa ręka, dwa ciosy lewą zadane przez Nietesa, wyłapał na rękawice. Ale dobrze też broni się Nietes, te lewe sierpowe. On zbija prawą rękawicą. Dobre odchylenie Vargasa, nie doszedł ten lewy w tułów. Balansuje tułowiem Nietes, ale potężny prawy sierpowy i blisko prawa ręka tułowia. No to świetna taktyka Vargasa na ten pojedynek. Czy nie też jeszcze spróbuje zaatakować? Czy będzie starał się z kontry trafić tym prawym? Bo tu już widzimy, jak bardzo odczuwa te ciosy w tułów. Na fali jest Vargas. Cały czas w ataku, a jakby nie też trochę bez animusu. Przebudził się w końcówce, ale cała runda. Chyba sędziowie zapiszą ją na korzyść Manuela Vargasa. Głęboko oddycha. Nie, też poprawia pas. Ja
nerwowo, troszeczkę nerwowo w narożniku Filipińczyka. No, zauważyli to zagrożenie. Te obrony na te czasy, proszę, jak blisko. Tułowia jest ten prawy łokieć, a Vargas próbuje tym lewym. O, ile tych ciosów wyłapuje Nietes na prawy łokieć. Nie może się doczekać kolejnej rundy. Vargas, to już jest dziewiąte starcie. Po ośmiu chyba nieznacznie prowadzi na punkty, jednak pretendent, ten mistrz interim, Manuel Vargas. No, cały czas w ataku stara się odebrać ten atut, jaki ma w prawej rękawicy Nietes. I proszę, czy się teraz Nietes obroni. Wyłapał ten prawy sierpowy na lewą rękawicę i odpowiedział podobną akcją. Lewy prosty i prawy sierpowy. Znają swoje atuty. I umiejętnie się bronią. No proszę, już znowu przypomniał Vargas, że prawa ręka Nietesa powinna być blisko tułowia. Bo on tam szuka okazji, żeby tym lewym trafić w tułów. Konsekwentnie walczy Vargas. Wysoko rękawice. Czeka na ten prawy sierpowy Nietesa. Ta gala jest reklamowana jako łacińska furia. No i z furią atakuje cały czas od drugiej i od trzeciej rundy Manuel Vargas. No ale przebudził się też Nietes. Wiele z tych ciosów w imponujący sposób blokuje rękawicami. Przyjmuje na gardę Nietes. Ale cały czas jest w odwrocie i bardzo umiejętnie się broni. Proszę, obawiał się tych ciosów w tułów. Coraz niższe są te uniki. Nawet sędzia zwraca uwagę, że głowa jest znowu niebezpiecznie nisko. Proszę. Atak non-stop w wykonaniu Vargasa. Poniżej no, pasa, tak jest. No, no troszkę będzie korzystał z tego Nietes. Będzie chciał, żeby Vargas otrzymał ostrzeżenie. No nie podoba się to publiczności, bo wiemy, że... Ale faul był. Faul był, tak, niewątpliwie. Natomiast, no nie ma zagrożenia, ponieważ są... No, wyraźnie to... Ale to są nie przecież był przypadek. Są te pasy, które chronią. To nie znaczy, że on ma zadawać ciosy poniżej pasa, ale reakcja mnie się nie podoba. Zawsze jestem przeciwny takim reakcjom. Jak w tej chwili demonstruję, bo przecież ten cios nie zrobił mu aż takiej krzywdy. Wykorzystuję to nie też, żeby odpocząć. Jeszcze, poczekaj. No zobaczymy, jak zachowa się Vargas. Na neutralnego narożnika, żeby nie konsultował się ze swoimi sekundantami. Gwizdy, oburzenie na widowni. Meksykanie uważają, że już dawno mógłby wznowić pojedynek, że miał wystarczająco dużo czasu, aby dojść do siebie po tym faulu. Nie było ostrzeżenia. Sędzia ligowy uznał, że to było w ferworze walki, że to było przypadkowe. A poza tym sędzia ligowy wie, że taki cios
nie mógł zrobić aż takiej krzywdy, jak tutaj udawał Nietes. No nie są to sportowe gesty, no ale cóż, każdy szuka sposobu, żeby wygrać, bo pojedynek jest dla niego coraz trudniejszy. Miał prawo, żeby skorzystać z tego. Faul był ewidentny. Nie można mu w moim odczuciu mieć za złe tego, że skorzystał z tego, co regulamin mu pozwala. No ja mam z kolei takie samo odczucie, jak mają kibice, którzy reagują bardzo wyraźnie na to, bo wiedzą, ci co na tym boksie są, wiedzą, że po takim ciosie nie może być takich reakcji. No ale faul był rzeczywiście i miał prawo z tego skorzystać. Runda dla Vargasa. To jest istotne. Vargas w natarciu. Vargas nie daje rywalowi odpocząć. Vargas, o którego kondycję się martwiłem, wiedząc, że zrzuca dosyć dużo wagi. Na razie nie widać tego. Pełen animuszu atakował. Narzucił wojnę w pół dystansie. Narzucił tą bójkę. Osłabia Nietesa ciosami w tułów. No, bardzo wyraźnie Nietes chroni tułowia. Nie, to nie było po ciosie, to było potknięcie. Słusznie sędzia ringowy Jose Rivera nie liczy Vargasa. No, świetnie prowadzi sędzia ten dość trudny pojedynek, bo jest tu dużo ciosów, dużo akcji. Świetny fachowiec. No i cały czas Vargas w natarciu. Będzie próbował zadawać te ciosy w tył, bo on też wie, że właśnie bardzo szczelnie chroni tułów. Boi się tych ciosów Nietes. Ale to nie znaczy, że bo właśnie przed chwilą miałem powiedzieć, musi Vargas uważać na ten prawy sierpowy. No teraz już podstawił lewą rękawicę i ten poprawka, ten drugi prawy sierpowy już został przyjęty na gardę. No, ale ciągle musi być ostrożny, bo jednak te prawe sierpowe są bardzo niebezpieczne. I znowu lewy w tył. Tak, to jest jego broń i tym będzie starał się rozstrzygnąć ten pojedynek. Wyżej troszkę lewa ręka. Moja uwaga do Vargasa. Nietes będzie korzystał z każdej okazji, żeby trafić prawym. Coraz niższe są te uniki Nietesa. Próbuje klinczować, przerywać ataki Vargasa. I z żelazną konsekwencją Vargas zadaje ciosy w tułów. No ale również proszę. Czuje Nietes. Chyba runda dla Vargasa. Utrzymuje się minimalna taka przewaga Vargasa. Ta jego konsekwencja jest widoczna i sędziowie również będą punktować. Jesteśmy w Palenque, Meksyk. Walka o mistrzostwo świata WBO w Munini Muszej. No i czempion z Filipin. Donnie Nietes ma kłopoty, mistrz interim tymczasowy, widzimy go, Manuel Vargas narzuca mu ringową bójkę, atakuje, no i chyba prowadzi na punkty. A była próbka tych umiejętności Nietesa, prawy sierpowy. Dochodzi celu, świetnie zamortyzował ten cios Vargas.
ale musi być ciągle ostrożny. Zostały dwie rundy szans dla Nietesa, a musi stawić się twardy opór, nie może tak pozwalać się spychać do obrony. Obrony troszeczkę pasywniejszej. Na początku walki on też boksował z kontry, z obrony, ale ta obrona była zdecydowanie skuteczniejsza. Wyprowadzał wiele ciosów. Teraz tych ciosów Nietes wyprowadza mniej. I ciągle w ataku Vargas. Dobrze, że ta lewa ręka jest potężnie prawy w okolicy ucha. Odskoczył Vargas. To musi być szczelniejsza ta garda. Bo ten prawy Nietesa co jakiś czas dochodzi. Skąd pokrótkowy. No ale nie ustępuje Vargas. Uważajcie na głowy, przypomina sędzia ringowy. I znów prawym zaskoczył Nietes rywala. Ale Vargasa nie zatrzymują żadne kontry. Ciągle na tarciu. On zna tylko jeden kierunek ruchu. Do przodu. Ale ciągle obawiam się, że jakaś chwila nieuwagi i to zmęczenie, o którym wspominałeś, spowodowane zrzucaniem tych kilku kilogramów, żeby nie zapomniał o tej lewej zasłonie, bo to zagrożenie u boksera z tak silnym ciosem istnieje do końca. A tak lewym prostym Vargasa. Ale szybko wróciła lewa ręka pod lewe oko. Bomba teraz prawy w tułów. Wykonanie Vargasa dochodzi. No, coraz wyraźniejsza przewaga. Publiczność pomaga swojemu zawodnikowi, bo przecież Vargas walczył u siebie. Doping prętecznie dla Vargasa. Widzowie czują, że Meksykanin staje przed wielką szansą zdobycia mistrzostwa świata. Może być mistrzem świata absolutnym, nie tymczasowym, tak jak dotychczas. No, podoba mi się jego konsekwencja. Ma plan taktyczny, wie o tym, że w taki sposób może mu przynieść zwycięstwo. Ciężko oddycha. Tak, ręce niżej, nie na liny, bo liny zatrzymują krążenie, jeżeli jest, się tak położy ręce wysoko. Zimnej wody. Bardzo ładna akcja Vargasa. Koncentruje się na ciosach w tył. Łamie tą znakomitą obronę Nietesa. Ale zagrożenie istnieje ciągle. Dopóki trwa walka, Vargas musi być ostrożny. I tradycyjne, przypomina stuknięcie rękawicami. O tym sędzia ringowy. Ostatnia runda walki, która rozstrzygnie, kto będzie mistrzem świata WBO w wadze słomkowej. Atak Vargasa. Nie chce zaprzepaścić tej wielkiej szansy. Daje z siebie wszystko. Tyle tych ciosów tu zadała. Nie też ciągle. Ciągle zadaje ten potężny prawy sierpowy, mimo że zagrożenie tych lewych ze strony Vargasa ciągle istnieje. To jest właśnie ta
zaleta mistrza świata. I znowu prawy. Coraz niżej głowa, coraz niżej tułów Nietesa. Śliska, śliska jest ta mata. A ten napis na środku ringu troszkę utrudnia pracę nóg bokserom. I klincz Nietesa odczuwa już też zmęczenie. Blokuje prawym łokciem ten lewy w tułów. Początek rundy należał do Nietesa, ale teraz znów przyspiesza Vargas. No dobrze, że nie doznał się jakiejś kontuzji. Niespożyte siły ma Vargas. I odchylenia. Świetna, ale nisko, ta lewa ręka wyżej. I klincz Nietesa. Ostatnia minuta się zaczęła tego pojedynku. Cały czas klinczuje Nietes. Już jest bardzo zmęczony. A Vargas zwęszył swoją szansę. Niezwykle ambitny jest Meksykanin. Dostał swoją szansę. Nie chce jej zaprzepaścić. Nie chce mieć do siebie żalu, że czegoś nie zrobił. Walczy na 100%, a może nawet i więcej. Ciągle w natarciu ten ambitny, czupurny Vargas. No zamęczył Nietesa tym nieustannym atakiem. Non-stop. Nie miał czasu na odpoczynek Nietes, nie miał czasu na ustawienie obrony, na kontry. I ta konsekwencja, zadawanie tych ciosów tu. No zobaczymy, proszę Państwa, jak ocenią to sędziowie. Niewątpliwie więcej ciosów wyprowadził Vargas, natomiast był niewątpliwie Nietes bardziej precyzyjny w tych ciosach. Co wyżej ocenią sędziowie, czy tę agresję, atak non-stop Vargasa, czy też tą znakomitą, aktywną obronę Nietesa. Vargas przekonany, że wygrał, ale też do góry podnosił ręce Nietes. Głos należy do trzech sędziów. Dwóch z USA, jeden z Puerto Rico. No, widownia też jest przekonana, że zwyciężyć powinien Vargas. I okrzyki Meksyk, Meksyk, Meksyk. Widzowie przekonani, że będą mieć nowego meksykańskiego mistrza świata Manuela Vargasa. No zobaczymy. Jeszcze kilkadziesiąt sekund i poznamy werdykt. Donnie Nietes w trzech poprzednich pojedynkach o Mistrzostwo Świata miał rywali na deskach. Raz Popramoka, dwa razy Castro, cztery razy Ramireza, no ale tego dzielnego chłopaka z Meksyku ani razu nie posłał na deski. Castro wytrzymał wszystkie jego ciosy i oddawał czasami z nawiązką. No bardzo jestem ciekawy, jaki będzie werdykt w tym pojedynku. Pokazuje Nietes, że jeszcze ma kondycję, ma zdrowie, żeby walczyć następnych kilka rund. No proszę, a tutaj asystenci bokserów przekrzykują się, czy to będzie nowy mistrz, czy panujący. Zaraz powinien to przesądzić speaker odczytujący
werdykt. Bardzo sympatyczny wyraz twarzy ma Nietes, taki mimo zmęczenia uśmiech gdzieś tam jest cały czas w tej jego twarzy. Bardzo zmęczony jest Vargas. Z trudem oderwał się od tej butelki wody. Nadał z siebie wszystko. Będzie się nawadniał kilka dni teraz po tym odchudzaniu. Nietes nie zrzucał tyle wagi. Ale też jest bardzo zmęczony. Widać, że dużo go kosztowała zdrowia ta walka z Vargasem. No jeszcze kilka minut, jeszcze chwila. Nerwowe napięcie w ringu, także na widowni. Kto wie, czy werdykt nie będzie stosunkiem głosów. 2-1. Bardzo długo trwa oczekiwanie na werdykt. Bardzo długo. Czyżby jakieś tam były wątpliwości? Już dawno powinniśmy znać werdykt. Ladies and gentlemen, after 12 rounds, we go to the judges' scorecards for the decision. Jose has it 116-110 Nietes. 116-110 Nietes. 112-116 for Vargas. No, Vargas odwrotnie. 118-110 i 118-110 by split decision. Jedno jednogłośnie, tak jak wspominałem. I ciągle jednak Nietes panujący mistrz. Sędziowie jednak wyżej ocenili jego aktywną obronę, celne ciosy niż tą furię, te ataki Vargasa. Werdykt niejednogłośny. Gwizdy na widowni, oburzenie, słowa pocieszenia dla Vargasa. No, dał siebie wszystko. Boksował na maksimum swoich możliwości, atakował, pociesza go Nietes. No, Vargas na pewno zasługuje na jeszcze jedną szansę. Boksował naprawdę wspaniale. No i te dwa pasy, pas tymczasowy i pas, który poprzednio należał do Vargasa, teraz należą już do Nietesa. Świetnie boksował, ale na słowa uznania zasługuje również jego rywal. Bardzo dzielny. Cieszy się obóz Filipińczyka. Gwizdy na widowni, bo kibice przekonani, że zwycięzcą powinien być ten bokser, którego widzimy. Manuel Vargas przegrał. Przegrał niejednogłośnie, tak jak się spodziewałem, że to może być werdykt stosunkiem głosów 2-1. Proszę Państwa, teraz krótka przerwa, potem pojedynek kolejny o Mistrzostwo Świata WBO, o tym razem wadze kogucie pomiędzy Montielem i Valdesem, a następnie walka wieczoru. Julio Cesar Chavez kontra Jason Lecourier, ale to po przerwie.